Moim i Państwa porannym gościem jest dzisiaj Barbara Pawlos, rzecznik prasowy Polskiego Oddziału NFZ. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Kraina Zdrowia Dzieci przed nami, już w najbliższy weekend. Warto sobie zarezerwować właśnie wtedy czas. No ale właśnie to już jest kolejna edycja tego wydarzenia, to znaczy, że zostało ono dobrze przyjęte przez mieszkańców miasta i regionu. To prawda, to już nasza trzecia edycja. Myślę, że spokojnie możemy powiedzieć, że jest to największe profilaktyczne wydarzenie dla dzieci w skali kraju, bo nigdzie indziej takie wydarzenie o takiej mocy się nie odbywa. Rozrasta się nam kraina z roku na rok coraz bardziej i jest naprawdę oczekiwana nie tylko przez mieszkańców Opolszczyzny i Opola, ale też odwiedzają nas mieszkańcy z ościennych województw. To, że wydarzenie się rozrasta, dowodem na to jest to, że zmieniacie lokalizację, tak? Czyli najpierw był to oddział NFZ, potem mieliśmy Toyota Park, a teraz już Centrum Wystawienniczo-Kongresowe. To prawda, w tym roku odbywa się chyba w największym budynku przeznaczonym do tego typu imprez, czyli w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu. Muszę powiedzieć, że też doskonale przyjęła się nie tylko wśród mieszkańców Opolszczyzny, ale też wśród samych partnerów, którzy nam towarzyszą na tej krainie. Tak naprawdę do teraz odbieramy telefony z prośbami lekarzy i przychodni o to, aby mogli również w takiej krainie uczestniczyć. Jest to, myślę, bardzo dobra wiadomość, ponieważ widać, że nam wszystkim zależy na zdrowiu opolskich dzieci. Określmy zatem, doprecyzujmy, na czym w ogóle polega to wydarzenie. To znaczy mamy dzieci, możemy z tymi dziećmi przyjść, dzieci od tak naprawdę takich zupełnych maluchów do 18 roku życia. Nie trzeba się rejestrować, nie trzeba się zapisywać, po prostu bierzemy swoich podopiecznych pod rękę i przechodzimy do CWK. To prawda, jest to wydarzenie, które nie wymaga wcześniejszej rejestracji, nie wymaga żadnych skierowań, żadnych zapisów. Po prostu przychodzimy w tym dniu, właśnie między godziną 9 a 17 do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu. I dlaczego kraina? Dlatego, że chcemy, aby w tym dniu wszystkim dzieciom, które nas odwiedzają, nie kojarzyły się wyłącznie gabinety lekarskie z czymś może strachliwym, tylko z czymś kolorowym, z czymś, co wywoła uśmiech na twarzach wszystkich dzieci. Stąd też każde dziecko, które będzie uczestniczyło w krainie, już na wstępie dostanie upominek przy wejściu. Następnie będzie kierowane do wykonania pomiarów wagi i wzrostu. Waga i wzrost zostanie opisana w specjalnych książeczkach i wszystkie dzieci zostaną skierowane do lekarzy pediatrów. Natomiast dzieci maluszki, czyli od 0 do 3 roku życia, zostaną skierowane do lekarzy neonatologów, którzy dokonają takiego precyzyjnego badania naszych dzieci. Lekarze w oparciu o wyniki tego badania, jak i o konsultacje z rodzicami, tak, ponieważ ten wywiad z rodzicem jest tutaj bardzo istotny, dlatego że rodzic wie, po co przyszedł na dzisiejszą krainę, która będzie się odbywała i wie, z jakich konsultacji chciałby skorzystać. Zostanie to zapisane w specjalnej książeczce i już możemy spokojnie pójść się badać do określonych specjalistów. No właśnie, a z jakich dziedzin będą to specjaliści? Staraliśmy się dobierać naszych partnerów w ten sposób, aby spełnić oczekiwania rodziców. Będą to naprawdę specjaliści z różnych specjalizacji, między innymi do badania wad postawy u dzieci, bo z tym jest kłopot, zwłaszcza po pandemii. Będą to kardiolodzy, chirurdzy, urolodzy, dermatolodzy, USG, badania wzroku, badania słuchu. Takich specjalistów mamy w tym dniu ponad 60. Myślę, że ważne jest dla rodziców również to, że to nie są pojedynczy specjaliści. Czyli krótko mówiąc, staraliśmy się dobierać specjalistów w ten sposób, aby rodzice nie czekali długo w kolejce na przykład do laryngologa, tylko takich laryngologów mamy 3. Żeby rodzice nie czekali długo w kolejce do badania wad postawy. Takich punktów mamy 14. Także staraliśmy się wielokrotność danych specjalistów zaprosić na daną imprezę. Czy to jest tak, że kiedy jestem rodzicem, to powinnam się zgłosić wyłącznie wtedy, kiedy podejrzewam, że z moim dzieckiem jest coś nie tak, że potrzebuję jakiejś konsultacji? Czy jeżeli, nawet jeżeli uważam, że dziecko jest w 100% zdrowe, to i tak warto przyjść? Myślę, że warto przyjść, dlatego że tutaj mamy najlepszych specjalistów z Opolszczyzny, którzy mogliby w tym dniu nam pomóc. To jest wydarzenie profilaktyczne. W związku z tym profilaktycznie przyjdźmy, odwiedźmy naszą krainę. Myślę, że warto również podkreślić to, że w tym dniu będą czekały na dzieci 2 dentobusy. Jeden
jeden dentobus nasz opolski, a jeden gościnnie z Dolnego Śląska, który w zeszłym roku oba dentobusy przebadały blisko 300 dzieci. W związku z tym nawet przegląd stomatologiczny, tak, który koniecznie musimy wykonywać z małymi dziećmi przynajmniej raz w roku, tutaj mamy na wyciągnięcie ręki. Ale pojawia się też nowość, dlatego że będzie też coś dla dorosłych. To prawda. Pierwszy raz w tegorocznej edycji zorganizowaliśmy wspólnie z Politechniką Opolską strefę mamy. W takiej strefie mamy wszystkie mamy będą mogły skorzystać z analizy składu ciała. Ponadto będą mogły wykonać USG blizny po cesarskim cięciu i zaraz w pomieszczeniu obok wykonać taką rehabilitację tej blizny. Specjaliści urofizjoterapeuci będą oceniać, jaki kłopot jest z tą blizną, czy tutaj trzeba dodatkowych jakichś działań profilaktycznych i leczniczych. Natomiast dla wszystkich mam w ciąży będzie też strefa ruchu. Tutaj specjaliści będą pokazywać, jakie ćwiczenia wykonywać w domu w trakcie ciąży, aby ten poród i potem już cały połóg przebiegł prawidłowo. Czy biorąc pod uwagę, że jest to już trzecia edycja, czy poprzednie edycje pokazały, że z czymś konkretnie jest problem u dzieci? W jakimś konkretnym obszarze? Czy było wyciągnięte jakieś wnioski, prowadzone badania? To prawda. Zauważyliśmy, że największy popyt był na badanie wad postawy, stąd też w tej chwili aż 14 gabinetów i to nie tylko z samymi specjalistami, ale również z profesjonalnym sprzętem, który służy do skanowania kręgosłupa stóp u dzieci, który pokaże nam, gdzie jest problem. Też bardzo dużym powodzeniem cieszyło się badania USG, stąd też w tym roku aż 3 stanowiska do badań USG brzuszków u dzieci. Nowością też są na pewno badania wzroku, bo mamy aż 4 stanowiska do badania wzroku u dzieci, również z profesjonalnym sprzętem. Tak naprawdę przenieśliśmy gabinety okulistyczne dla dzieci właśnie na krainę. Myślę, że jest to doskonała okazja do tego, aby poświęcić tą sobotę, bo tak naprawdę jest to dzień dla większości rodziców wolny. Natomiast jeśli nawet nie, to warto wziąć urlop, warto wziąć dzieci, przyjść i skorzystać nie tylko z samych konsultacji lekarskich, ale również z całej oprawy, ponieważ będziemy mieć konkursy dla dzieci, zabawy sensoryczne, no i też przede wszystkim wspólnie z Odrą Opole będziemy zachęcać dzieci do ruchu, bo biorąc pod uwagę dzisiejsze komórki, tablety i komputery, myślę, że to też jest bardzo ważne, aby zachęcić do aktywności fizycznej. Rozumiem, że jeżeli zostanie postawiona jakaś diagnoza, to otrzymamy także wskazówki, co dalej, tak? Bo w CWK zostaną przeprowadzone badania, ale jeżeli będzie konieczność, to dostaniemy też informacje, no, gdzie kontynuować, czy gdzie rozpocząć leczenie. To prawda. Mamy naprawdę wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin, którzy doskonale wiedzą, jak zająć się dzieckiem i jak wskazać dalszą drogę postępowania diagnostycznego. Wspominałyśmy o dużej frekwencji na początku. Mniej więcej w liczbach jesteśmy w stanie podać? W zeszłym roku w krainie udzieliliśmy 2500 konsultacji specjalistycznych, także myślę, że to jest ogromna ilość przebadanych dzieci w takim dniu. Natomiast w tym roku, w związku z tym, że mamy więcej lekarzy specjalistów, większą ofertę i tak naprawdę wielokrotność tych najbardziej obleganych specjalizacji przez rodziców, myślę, że śmiało możemy się szykować na większą liczbę i też na taką liczbę jesteśmy gotowi. Warto zatem zarezerwować sobie czas. Jeszcze raz przypomnijmy, 10 lutego w godzinach 9-17 na terenie Centrum Wystawniczo-Kongresowego w Opolu. Kraina Zdrowia Dzieci, to już trzecia edycja. Przychodzimy i badamy się. Zapraszamy serdecznie. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu i za rozmowę. A moim Państwa gościem była Barbara Pawlos, rzecznik Opolskiego Oddziału NFZ.